Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, późną porą, w nocy. Dobry wieczór. Zapraszam na rady, ostrzeżenia od Tarota oraz zapraszam na horoskop. Dobry wieczór. Cześć, kochani. Witam sowy, wszystkie, które nie śpią. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć Kasiu, witam Cię pierwszą na Instagramie, dobry wieczór, witam Instagram, witam Facebook, witam późną, późną porą. Cześć kochani, zapowiedziane w ostatniej chwili, ale lepiej późno niż wcale kochani, bo jutro by było to niemożliwe. Dobry wieczór Gosiu. Cześć kochani, gotowi, ciekawi, co będzie działo się w tym tygodniu? Od 6 do 12 czerwca. Dobry wieczór, miło Was widzieć. Jak się czujecie, kochani? Jak Wasz weekend? Cześć Adam, witam serdecznie. Cześć Facebook, cześć Instagram. Podwójna transmisja, kochani. Także cześć Agatko, dobry wieczór. Pozdrawiam Italię. Gotowi i ciekawi, pisze Angie, cudownie. Wspaniale. Miło Was widzieć, kochani. Dawno mnie tu nie było na żywo. Raczek z Krakowa. Cudownie. Już za parę godzin będę w Krakowie, kochani. Cześć, Martusiu. Witam Was, kochani. Serdecznie chwilkę czekam i zaczynamy. I dowiedz się, co spotkać Cię może właśnie w tym tygodniu. W 23 tygodniu. Cześć Agnieszko, pozdrawiam serdecznie. Witam Hiszpanię, dobry wieczór. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Asia pisze z Tobą, zawsze jest bosko, cudownie, pięknie. Witam wszystkich Polaków mieszkających w Polsce oraz Polaków za granicą. Witam emigrację, dobry wieczór. Raczek z Londynu, pozdrawiam serdecznie. Kochani, piszcie skąd jesteście, gdzie mnie oglądacie, z jakiego kraju. I zaczynamy. Gotowi? Jeśli jesteś wdzięczny, jeśli korzystasz z rad, pójdź dalej, udostępnij, niech idzie w świat. Dobry wieczór. Czekam z niecierpliwością, Agnieszka. Londyn, pozdrawiam, przytulam mocno do serca. Cudownie, cudownie, kochani. Kochani, zdecydowałam się dzisiaj w nocy, kochani, bo jutro by się to nie udało. Dlatego, że już za parę godzin wylatuję na parę dni właśnie do Krakowa, także za parę godzin już będę w Krakowie. Kochani, także mam tygodniowy urlop, także jeżeli czekasz na odpowiedź, na termin, to otrzymasz ją prawdopodobnie 13 czerwca. Także uzbrojcie się proszę w cierpliwość, bo na chwileczkę uciekam na spotkanie rodzinne do Krakowa, także... Bądźcie cierpliwi. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączają. Witam wszystkich, którzy będą oglądać później. No dobrze, kochani. Pozdrawiam Niemcy. Fajnie, czy jedny z tych wieczorów, kiedy idę wcześniej spać. Cudownie w cudzysłowie. No właśnie, tak to jest. Adam, no trochę za głośno, no tak, dokładnie tak. Domownikom za głośno. Ale przeżyją, jutro będą mieć wolne. No dobrze, kochani, gotowi? Cudownie, miło Was widzieć. Kochani, jesteśmy po nowiu księżyca w zodiakalnych bliźniętach, także niektórzy z Was oczyszczeni. Nowe, jasne, jak nowe, jasne dusze. Kraków wita. Bożenko, pozdrawiam serdecznie. Cudownie, cudownie. Monika lubi mój akcent. Wspaniale. No dobrze, kochani, więc jesteśmy po nowiu księżyca w zodiakalnych bliźniętach. Oczyszczone dusze. Ale księżyc rośnie, więc właśnie idziemy do, pomalutku idziemy do pełni księżyca w strzelcu. Także dla tych osób, które ciągle pytają, kiedy Pani Aniu przyciągamy, a kiedy oczyszczamy, to już Wam spieszę powiedzieć, że 14 czerwca mamy pełnię księżyca w strzelcu. I wtedy to właśnie będę
przyciągać Wasze marzenia i życzenia, bo każda pełnia spełnia życzenia. Cześć Arletko. A kolejne oczyszczanie będzie miało miejsce podczas kolejnego Nowy Księżyca i jest to 29 czerwca. Także jeżeli, kochani, jesteście zainteresowani rytuałami, piszcie, kochani. Natomiast ja odpowiem Wam 13 czerwca, dlatego że przez najbliższe dni mnie po prostu nie ma ze mną kontaktu. Także jak cokolwiek w życiu robię, to poświęcam się na 100%. No dobrze, kochani. I teraz tak. Co to za tydzień? Powiem Wam, kochani, że bardzo ciekawy tydzień. Warto skorzystać z tych energii, bo planety będą sprzyjać. Zobaczymy, co dla poszczególnych znaków zodiaku, ale tak ogólnie, przede wszystkim, kiedy księżyc rośnie w tym tygodniu, na pewno nie polecam Wam leczyć zębów. Bardzo dobry tydzień na zbieranie ziół, jeżeli Was to interesuje. Także i 10 czerwca, wspaniały na farbowanie włosów. Także jeśli chcesz zmienić kolor, jeśli marzysz o jakimś kolorze, coś Ci się nie udaje, to właśnie 10 czerwca branża beauty to będzie wspaniały dzień na właśnie jakieś ekstra eksperymenty i nie ma możliwości, żeby coś, o czym marzysz na głowie, nie wyszło. Natomiast 11-12 cudowny czas, kochani, na leniuchowanie, na wspaniały relaks. Na pewno cały tydzień dobrze by było zrezygnować z pieczywa i soli, bo jak księżyc rośnie, to my też tutaj nabieramy, że tak powiem, wody więcej niż zwykle. Natomiast kiepski tydzień na zakupy, także jeżeli planujesz jakieś ważne zakupy, to przenieś to na przyszły tydzień. 3 dni temu malowałam włosy i nic nie wyszło. Poczekam na 10. No to trzeba poprawić, kochana. No właśnie. No dobra, kochani. Także Merkury już przestał się cofać. Także Merkury, opiekun bliźniaka, opiekun Merkury, planeta biznesu, interesu, w końcu jest w biegu prostym i jest w tym czasie w byczku. Także bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas właśnie na biznesy, na interesy, na poważne rozmowy. Także energia też przyspiesza, natomiast przyspiesza nie tylko w dobrych rzeczach, także w dobrych sytuacjach. Natomiast zawsze jakaś planeta musi się pierdolić i coś spierdolić. To znaczy konkretnie planety, większość planet w biegu prostym, ale Saturn, nauczyciel karmy i srogi nauczyciel karmy tak naprawdę, od już 4 czerwca w biegu wstecznym i wodniku na dodatek, co to oznacza, zaraz powiem, i znajduje się tam aż do października. Więc z jednej strony pozdrawiam Wielką Brytanię bardzo, bardzo serdecznie. Więc kochani, tak, co to oznacza, że z jednej strony na pewno Merkury pomoże Wam wszystkim nam znakom zodiaku w przekazie wiedzy. Pomoże również w interesach. Natomiast Saturn, który się cofa na dodatek w wodniku, jest to test naprawdę. Test na real tak naprawdę. Także wiele osób do 10 2022, czyli do października, kochani, 22, będzie zmieniało zdanie, będzie zmieniało swoje myśli. Także no, dla niektórych to dobrze, dla niektórych źle. Natomiast Saturn do października na pewno pokaże nam wszystkim, co nie jest na trwałe i na stałe w Twoim życiu. Także Saturn troszkę zatrzymuje, tak? Jowisz i Mars w baranie teraz szaleje, chcą działać, ale Saturn spowalnia, czyli jeszcze raz przemyśl, tak? Natomiast Saturn, nauczyciel karmy, opiekun koziorożca zresztą, będzie pomagał wszystkim tym osobom, które są jeszcze w zawieszeniu, które nie wiedzą, czego chcą, które patrzą. Agatko, pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję za cudowne słowa. Także, ile to w Wielkiej Brytanii? No tak, u Was wcześniej. To jeszcze nie śpicie, cudownie. Więc kochani, jeżeli wracam do tego Saturna, bo to jest bardzo ważne, osoby, które są jeszcze w zawieszeniu, które nie wiedzą, jak się wyrazić, które nie wiedzą, czego chcą, które patrzą na innych, że ojej, ona się spełnia w tym, on się spełnia w tamtym,
Nie patrz na innych, pomyśl o sobie, jak ty możesz się wyrazić, jak ty możesz się spełnić. I do właśnie października 2022 Saturn na pewno będzie pomagał wszystkim tym jeszcze niezdecydowanym, którzy nie wiedzą, w jaki sposób wyrazić się w życiu. I będzie to wyrazić się wręcz w bardzo nowoczesny sposób. To jest bardzo ważne, bo Saturn jest w wodniku. I wykorzystajcie ten czas dla siebie, te osoby, które gdzieś tam śpią, które gdzieś tam są jeszcze w kąciku, że tak powiem, dlatego że Saturn właśnie, czyli planeta karmy, planeta przeznaczenia, srogi nauczyciel, będzie dopiero w wodniku za 29 lat. Także to jest bardzo, bardzo ważny czas dla tych, którzy jeszcze śpią, dla tych, którzy nie wiedzą, czego chcą, dla tych, którzy nie wiedzą, w jaki sposób wyrazić siebie w życiu, bądź jeszcze nie chcą. Kochani, ale wracając do tego tygodnia, waga z Krynicy Zdrój czeka. Pozdrawiam Krynicę Zdrój, piękne, piękne tereny, też lubię to miejsce. Mam dobre wspomnienia. 6 czerwca, kochani, Chiron, czyli uzdrowiciel, jest w baranie. 6 czerwca, bardzo dobry dzień, abyś zawalczył o siebie. I znowu, właśnie to, co wcześniej powiedziałam, czyli zamiast patrzeć na innych, jak się rozwijają, jak się spełniają, to zawalcz w ten dzień tutaj o siebie. 6 czerwca ten Chiron, czyli uzdrowiciel, planeta uzdrowienia, może uzdrowić Twoje myśli, może uzdrowić Twoje słowa, może uzdrowić jakąś ważną dla Ciebie sytuację. Także i może uzdrowić w ogóle Twoje życie. Także również fantastyczny czas, jeżeli zajmujecie się tutaj sprawami zdrowotnymi, na znalezienie jakiejś ekstra nowej metody, rozwiązania po prostu dla Twojego zdrowia fizycznego, to też bardzo fajny dzień. Kochani, no idziemy do pełni powoli Księżyca w Strzelcu, to na pewno Wam chciałam powiedzieć, to, ale to o tym jeszcze będę mówić. Aha, no i kochani, 6 czerwca to jest fantastyczny dzień i teraz znaki, które wymienię, mają w ten dzień działać. Wszystko Wam się spełni. To jest Lew, Waga, Strzelec i Wodnik. Dla pozostałych znaków jest to, tak jak powiedziałam, samo zrozumienie i samo uzdrowienie. Także wykorzystajcie to, bo dobry, dobry czas, a długo na to czekaliśmy. 10 z kolei, 10 czerwca, fantastyczny dzień dla osób z żywiołu ziemi i wody, czyli byk, panna, koziorożec oraz ryby, raki i skorpiony. Cudowny czas na przeforsowanie właściwie każdej ważnej sprawy w Twoim życiu i fantastyczny dzień do ważnych rozmów. Także nie ma rzeczy, której nie przeforsujecie w ten dzień. Żywioł wody i żywioł ziemi. No i 12, kochani, Wenus, nasza kochana, jedyna planeta, jedyna planeta żeńska, cudowna, piękna, błyszcząca. Wenus będzie w byczku, czyli gdzie czuje się wspaniale, bo Wenus opiekuje się bykiem i wagą i fantastyczny czas. Wszystko jest możliwe. Cudowny czas na tutaj na przykład na poznanie nowej miłości, na spotkanie tutaj kogoś z przeznaczenia. Momencie, chwileczkę. Bo tutaj są przeszkadzacze, także przeszkadzacze będą blokowani. Kochani, także wracam do 12 czerwca. Dla wszystkich wspaniały dzień na trwałość, na bezpieczeństwo, na nową miłość, na spotkanie fajnych ludzi w biznesie, w interesach, w miłości, na kreowanie, na tworzenie, na nowe idee. Także jeżeli tutaj chcesz coś przeforsować, to 12 czerwca będzie dla Ciebie fantastyczny. Coś, co realnie chcesz wdrożyć do swojego życia, to 12 czerwiec. Także, kochani, wykorzystajcie tą energię
pozytywnie dla siebie, bo czekaliśmy długo, bo we wcześniejszych tutaj tygodniach ciągle coś, także ciągle coś, a teraz energia naprawdę będzie bardzo, bardzo mocno sprzyjać. Kochani, idziemy od baranka do ryb, zgodnie, Wenus byczku wiadomo, tak Agatko, fajnie. Także kochani, idziemy od baranka do ryb, zgodnie z kołem astrologicznym, tygodniowo idziemy po kolei znaki zodiaku. Angeliko, pozdrawiam Ciebie oraz męża Twojego oczywiście. Trzymajcie się, dużo miłości dla Was. Czy otwierać działalność? Już, kochana, powiedziałam, który dzień będzie najlepszy. No dobrze, kochani, także na działalności, na biznesy, na interesy fantastyczny tydzień. Także nie ma takich strasznych tutaj zagrożeń. Adam, nie idź tą drogą. Dobra. No dobrze, kochani, idziemy do baranka, baranku drogi, baranek o czymś myśli, martwi się o uczucia, bo tutaj przy tasowaniu mi wyszło. Kochani, dzisiaj dawno nie było miłości, więc dzisiaj też, będziemy też mówić o miłości, będziemy pytać aniołów miłości o radę dla Was w związkach i nie w związkach. Także rady dla singli i dla par, jak najbardziej. Rybki cierpliwie będą czekać, jak zawsze. No dobra, kochani, idziemy do baranka. Czy są baranki? Baranki drogie. Czy okazam karty? A co widzę? A co robię? Kochani, Wasze pytania czasami są po prostu bezbłędne, naprawdę. Czy był już skorpion? To też lubię takie pytania, naprawdę. Dobra, kochani, idziemy do baranka. Drogie baranki, czy jesteście? Co dla baranka w tym tygodniu? Poza tym, że baranek będzie się już dużo, dużo martwił, zwłaszcza o uczucia. Będzie się też martwił o kogoś spod znaku ryby, raka, bądź też skorpiona. Kłania się baranek. No i znowu powtarza mi tutaj karta 7 kielichów. Baranek zauroczony. Baranki niektóre wręcz na ranszu. Ach, lubicie się baranki po prostu martwić czasami i właśnie w tym tygodniu będziecie się martwić, co z tą miłością, co z tą miłością i czy może ja jestem zakochany, a może nie jestem zakochany, a czy ktoś jest zakochany, a czy nie jest zakochany, także dużo za i przeciw i dużo takich myśli bujających w obłokach, tak bym to tutaj powiedziała. Baranek tutaj też w tym tygodniu może się zakochać, istotne, zauroczyć, o może tak nie zakochać, zauroczyć. Uwaga, baranku, bo bujasz w obłokach, także baran się melduje, cudownie. Także przede wszystkim w tym tygodniu najistotniejszy temat dla baranów to temat miłości, temat relacji, temat uczuć, zwłaszcza z osobą spod znaku ryby, raka i skorpiona. Ponadto też tutaj no uwaga baranki na używki. Jeżeli są baranki, które mają problemy z używkami miękkimi, to uważać w tym tygodniu, bo sprawy te mogą się pogłębić, także mogą się pogrążyć. Baranku drogi, troszkę uważaj na iluzję, ale też czasami w tej iluzji z drugiej strony tej uczuciowej i tej emocjonalnej jest miło popływać. Także baranki zakochane, po prostu zauroczone tutaj na obłoczku różowym, różowo-pomarańczowym. Także przestańcie się martwić, bardziej się upajajcie tym czasem, no takiego czasu na obłoczku, tak? Także na rauszu. Karta rada, pozwól płynąć tutaj swojemu życiu, poddaj się losowi, także nic za bardzo nie planuj, także jeśli jesteś szczęśliwy w tych swoich emocjach, w tych swoich relacjach, to po prostu bądź. Natomiast baranki, bardzo dobry czas, tutaj też te dni, które wymieniłam, to jest 10 i 6 czerwca, na zagranie na loterii. Loteria, kasyno, konkurs jakiś, także coś Ci los przyniesie od siebie. Pamiętaj też, że jeśli los Ci coś da, to trzeba mu to oddać. Także nie wszystko, ale trochę. Też losowo.
Karta rada dla Ciebie: poddaj się temu losowi, ale też pomóż troszeczkę losowi. Także wyjdź losowi naprzeciw. W tym tygodniu uważajcie troszeczkę na zdrowie. Pojawia się tutaj układ pokarmowy, wątroba, trzustka śledziona i jelito cienkie. Także na cały brzuszek uważać, zwłaszcza z tymi używkami. Drogie barany, także na to uważać. Jeżeli jeździcie samochodem, czy też jakimkolwiek innym pojazdem, rowerem, skuterem, czy motorem, sprawdźcie koła w samochodzie, czy w rowerze. Także na to uważać, bo coś losowo, to nie od razu klątwa, ale los tutaj może zrobić psikusa. No i co w miłości? Znowu z tą miłością, baranku drogi, co u Ciebie w tej miłości? Pięknie, pięknie, naprawdę, baranki drogie, jeżeli jesteście w związkach, może się okazać, naprawdę, możecie się przekonać w tym tygodniu, że Wasza miłość na nowo rozkwitnie, że okaże się, że osoba naprzeciw Ciebie w Twoim związku jest Twoją bratnią duszą. To jest bardzo, bardzo wartościowe, bo jest to ważniejsze niż bliźniaczy płomień. Bo bliźniaczy płomień jest i się spala za chwilę szybko, a bratnia dusza pozostaje na zawsze. Także pamiętaj też, baranku drogi, jeśli jesteś w związku, to warto też w Twoim partnerze, w Twojej partnerce odszukać przyjaciela. Warto się przyjaźnić. Także nie tylko chemia, seks i wspólne sprawy, ale przede wszystkim przyjaźń z Twoim partnerem. Także bądź trochę też kumplem, bądź kumpelą, przyjaciółką dla swojego partnera. Także zapewniam Cię, że związku, w którym jesteś, to na pewno jest Twoja bratnia dusza i ten tydzień o tym Ciebie przekona. Baranki z kolei, które jesteście wolne, które jesteście singlami, w tym tygodniu taką właśnie bratnią duszę możecie odnaleźć. Natomiast tutaj nie będzie fajerwerków, nie będzie od razu gorąco, bo zacznie się od przyjaźni. Baranku drogi, też tutaj w kręgu swoich znajomych, swoich przyjaciół rozejrzyj się mocno, bo ktoś Ciebie po prostu ma na oku, ktoś Ciebie zwyczajnie już kocha. Wszystkiego dobrego, drogie baranki, jak tu się słodko zrobiło od początku, pięknie. Kochani, nie mogę z komentarzami. Chyba jest za późno jak na live. Dobra, kochani, baranki, cudownego tygodnia dla Was. Idziemy do byków! Kochani, pamiętajcie, że te osoby można blokować, można zgłaszać do Facebooka, także ci, którzy przeszkadzają często na live'ach, to się trzeba zrobić tak, żeby się zesrali później bez Facebooka, na przykład kilka tygodni. A baranek, dziękuję. Cudownie. Idziemy do byka. Byku. Czy są byczki? Byczek wita już. Fajnie, fajnie Was widać. Byku drogi, co u Ciebie w tym tygodniu? Byczku drogi, trochę prowokacji i pyskówek, głównie w internecie. Uważaj też na pyskówki, drogi byku, i drobne sprzeczki z dzieckiem. Także z dziećmi, jeżeli macie dzieci, czy wnuki, czy młodsze rodzeństwo, uważajcie na pyskówki i prowokacje i kłótnie z dziećmi. To nie będzie jakaś wielka afera, ale tak troszeczkę wbijanie szpileczek tutaj jak najbardziej będzie. Ponadto też tutaj ważne tematy z dziećmi, z młodszym rodzeństwem, być może z młodszą dużo partnerką, z młodszym dużo partnerem. Istotne tematy, być może też jakaś walka, drobna walka, czy też sprzeczka na argumenty z osobą spod znaku wodnika, bliźniąt, czy też wagi. Także uważajcie też na prowokacje internetowe tutaj i uważajcie, bo byki, będziecie śledzone w internecie, także uwaga, pozabezpieczać się w internecie, wszelkie konta, czy też media społecznościowe, bo ktoś Was śledzi i to konkretnie. Natomiast jest to osoba dużo, dużo młodsza i bardzo sprawna technologicznie.
uwaga na peskówki z dziećmi, zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj ma niebieskie oczka i jasne włosy. Dobrze, rada i ostrzeżenie tutaj dla byków. Trzymaj się litery prawa, drogi byku. Też postaw na swoim, także byki drogie, byki zawsze, zazwyczaj mają bardzo mocno ugruntowaną pozycję i społeczną, i finansową. I postaw na siebie, ale równocześnie trzymaj się litery prawa. Jeżeli jesteście byczkami, które pracują u kogoś i szef na przykład narzuca Wam nowe zasady, radzę się w tym tygodniu dostosować do rad szefa, bo szef chce dobrze. W konsekwencji wyjdzie dla Ciebie na plus. Jeżeli jest jakaś zmiana przepisów, zmiana prawa, nic z tym nie zrobisz, drogi byku. Także głowy po prostu, muru głową nie przebijesz. Także trzeba się dostosować do urzędów, do prawa wszelkiego, do zasad, które są narzucone odgórnie. Ponadto też, byczki, możecie w tym tygodniu liczyć na osobę spod znaku barana. Natomiast byki drogie, uwaga w tym tygodniu na migrenę, na migreny, na głowę, na zatoki, na w ogóle być może na uderzenie się w głowę lub też przeciążenie psychiczne głowy. Także przeciążenie, także na to, kochani, uważać. Uwaga też na sprawy z hemoroidami, jeśli macie takie problemy, jej byczki, panowie, warto przebadać męskie sprawy. A w tym tygodniu. Rybka, pipka, wita. Cudownie, Alicjo, fajnie. Kasiu, pozdrawiam Cię serdecznie. I Twojego męża również. Dużo miłości dla Was. Wracamy do byczków. Także, kochani, litery prawa się tutaj jak najbardziej trzymać. Niektóre byki mają szansę spotkać w tym tygodniu osobę na stałe. I to tak na stałe, naprawdę na stałe. Tak jak byki lubią i byczki chcą. Poza tym, Adam, cudownie, dokładnie jest tak, jak mówisz. No, pozdrawiam Cię serdecznie. Więc byczki drogie, możecie spotkać kogoś bardzo tutaj takiego poważnego do pary, dla siebie. I będzie to osoba, która może Cię śledzić już od dłuższego czasu, bądź może śledzić rodzina tej osoby, na przykład dzieci, właśnie Ciebie w internecie. Także ktoś poznany też przez internet, byczki, dać szansę, bo w tym tygodniu może być to osoba naprawdę poznana i która zostanie w Waszym życiu na bardzo, bardzo długo. Byki drogie, które jesteście już w związkach stałych, warto w tym tygodniu dostosować się do tego, co mówi stały partner, także, bo akurat w tym tygodniu będzie miał rację, także nie być uparciuchem, nie stawać aż tak strasznie w tych tematach przy swoim. Istotne tematy i warto spotkać się z ważnym mężczyzną w twoim życiu, czyli to może być tata, to może być szef, to może być mężczyzna twój, to może być twój brat. Także byki drogie, ważne spotkania tutaj z mężczyznami ważnymi w Waszym życiu. To będzie bardzo, bardzo pozytywne, natomiast pamiętajcie, dużo, dużo takich rozmów i prowokacji intelektualnych. Na to uważać. No dobrze, a co z tą miłością, kochani? Co z tą miłością? Zobaczymy, co u byczka, co anioły miłości powiedzą. Byku drogi. Byczki, które jesteście w związkach, to czas w tym tygodniu, aby trochę odizolować się od świata, także ze swoją ukochaną tutaj osobą po prostu spędź trochę czasu sam na sam. Także nadszedł ten czas na wycofanie się od świata, od głupich ludzi czasami, niestety są tacy. Sabinko, pozdrawiam Cię serdecznie, przytulam Polaków w Niemczech oczywiście, zawsze Was dużo tu. Także byczki drogie, nadszedł czas, aby odłączyć się ze swoim ukochanym, ze swoją ukochaną trochę od świata. Bardzo dobry czas, jeżeli myślicie, drogie byki, w tym tygodniu na zaręczyny, właśnie w odosobnieniu. Natomiast byczki drogie, które są singlami,
to możecie spotkać kogoś bardzo, bardzo właśnie ważnego, wartościowego, ale w miejscu, gdzie albo będziecie same, albo będziecie buszować po internecie i ten ktoś was tutaj znajdzie, ale będziecie tutaj same, nie z osobami. Natomiast jeżeli chcesz sprowokować, drogi byczku, trochę sytuację, wyjedź gdzieś sam. Także wszystko o mnie po prostu w tym tygodniu. Kochani. Dobrze, ja robię. Także wyjedź gdzieś sam, także wycofaj się, odizoluj się. Natomiast jeżeli, drogie byki, jesteście na tej, w tej początkowej fazie uczuciowej i macie kogoś na oku, warto wyjechać z tą osobą na chwilę sam na sam gdzieś, jakieś odosobnienie i zobaczyć, jak ta osoba, jak ten kandydat czy kandydatka zachowuje się z Tobą sam na sam. Także fajny tydzień, tylko uważajcie na internet i pyskówki, dzieci, prowokacje. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki. Udanego tygodnia dla Was. Idziemy do bliźniąt. Bliźnięta, drogie. Czy są bliźnięta? Bliźnięta zawsze są w internecie. Wszystkie bliźnięta, wszystkim bliźniętom, które mają w tym tygodniu urodziny, 100 lat dla Was, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i dobrych ludzi wartościowych koło Was, ale przede wszystkim życia w prawdzie Wam życzę, bliźnięta drogie. Choć wiem, że to trudne dla Was. Bliźnięta, kochane. Co u Was? No kurde, ciężko, no ciężko, co mam powiedzieć, no trzy miecze. Nie dla wszystkich bliźniąt ciężko, ale dla większości tak. Niestety bliźnięta, możecie się w tym tygodniu rozczarować uczuciowo. Ktoś Wam może złamać serce. Także uwaga na złamane serce. Bliźnięta, czasami może być tak, dla niektórych bliźniąt, że same sobie sprowokujecie taką sytuację, że same sobie to serce złamiecie, zupełnie niepotrzebnie. Nieprzyjemna karta, żeby nie było, tak, także jest złamane serce tutaj, także będziecie mocno rozczarowane w tym tygodniu. Czasami możecie się zastanawiać, co ja narobiłem, co ja narobiłam, albo pretensje mieć do właśnie też kogoś z żywiołu powietrza, czyli inny bliźniak, waga bądź wodnik. Dość nieprzyjemny tydzień, chyba że jesteś bliźniakiem, który zapisuje się na jakiś kurs, do jakiejś szkoły, to bardzo dobry tydzień dla Was, więc lepszy tydzień, kochani, na naukę, na rozwój, na kursy wszelkiego rodzaju, nawet nie na szkołę, ale na krótki kurs, nie na pełną szkołę. Także jeżeli chcesz, zapisz się na kurs. Jeżeli masz egzamin w tym tygodniu, może być ciężko, musisz się przyłożyć bardziej. Także no okropna ta karta, no okropna, no co mam powiedzieć. Także, ale jak już, drogie bliźnięta, wiecie, to na początku tygodnia to będziecie się tutaj strzegły, jak się da. Także uwaga na rozczarowania. Czasem może się okazać, że to, co myślałeś, że jest dobre dla Ciebie, okaże się, że ktoś Cię zszokuje, rozczaruje, bądź sama siebie rozczarujesz i trzeba będzie z tego jakoś wybrnąć. Co poradzą jeszcze karty dla bliźniąt? Dla niektórych też bliźniąt zabieg chirurgiczny może się tutaj pojawić, trochę bolesny, natomiast nie jest to operacja, jest to zabieg konieczny. Rada, no bliźnięta kochane, karta rada to kapłanka, czyli tutaj akurat warto w tym tygodniu zwrócić się do kapłanki, zwrócić się do wróżki, bądź też posłuchać rad wróżki. Karta rada na pewno. Wszelkie tabletkami leczyć swoje zdrowie, czyli farmakologicznie absolutnie tak. Ponadto karta rada dla Ciebie.
Ty czegoś nie widzisz, drogi bliźniaku. Także pomoże Tobie również kobieta, która jest bardzo mądrą kobietą, która dużo czyta, która dużo poznaje świat właśnie z książek, która zgłębia wiedzę jakąś i jest to oficjalnie singielka. Także taka osoba na pewno Tobie pomoże. Karta rada dla Ciebie też, bliźniaku. Lepiej będzie w tym tygodniu, żebyś był dyskretny. Czasami bliźnięta coś palną i za dużo powiedzą, bo lubią gadać, ale w tym tygodniu nie jest to wskazane, bo pogorszysz swoją sytuację. Ponadto też, drogie bliźnięta, jeżeli chodzi o zdrowie, warto zacząć się suplementować, warto po prostu odwiedzić aptekę bądź laboratorium. Też warto załatwić wszelkie sprawy z dokumentami, z ubezpieczeniami, ze spadkami, wszystkie dokumenty księgowe. Także tutaj zaufać też księgowej, nie kłócić się z księgowymi w tym tygodniu. Także, bo będzie gorzej. Także posłuchać i dostosować się do tego, co księgowa radzi. Bliźnięta drogie, które planują dzidziusia, uwaga, bo w tym tygodniu to nie jest dobry czas, także bo może być rozczarowanie potężne, także chyba, że decydujesz się na poczęcie przez in vitro, czy też jakąś inną drogą, gdzie musi pomóc lekarz, to wtedy jak najbardziej można próbować. Ponadto też uwaga właśnie na cykl miesiączkowy, bez względu, bądź jego brak, także nie wiem, w jakim wieku jesteś. W każdym bądź razie tutaj, panie, uwaga, zrobić porządek z kobiecymi sprawami. Chodzi o dół, a nie górę. Także warto też odwiedzić lekarza. No dobrze, kochani, dużo tych takich dziwnych rad, ciemnych, ale już wiecie, na początku tygodnia. A co w miłości? Co w miłości? Aha, bliźnięta drogie, które myślicie, że wejdziecie w związek, kogoś macie tutaj na oku, karty mówią, że lepiej na ten moment zostać singlem, także tak będzie lepiej dla Ciebie, przynajmniej w tym tygodniu, no to tydzień wytrzymacie. Czasami też może być tak, że bliźnięta, które są w związkach, mogą się zdecydować właśnie wyjść z tego związku w tym tygodniu. Dla niektórych pozew o rozwód wskazany. Bliźnięta, niestety w uczuciach w tym tygodniu to, co Was będzie spotykać, to jest tutaj karma, to jest lekcja życiowa. Jeżeli wejdziesz z kimś, chcesz, może tak, jeśli jesteś singlem i chcesz wejść w nową relację, możesz spotkać, bądź już spotkałeś osobę z poprzedniego wcielenia. Natomiast to, kochani, osoby z poprzedniego wcielenia, to niektórzy mówią, o, jak cudownie, znaliśmy się wcześniej, osoba z poprzedniego wcielenia, cudownie. Nic bardziej błędnego. Osoba z poprzedniego wcielenia to jest lekcja życiowa, to jest karma, najczęściej bardzo przykra. Więc trzeba szybko tą lekcję odrabiać i spierdalać. A nie cieszyć się, że cudownie znaliśmy się z poprzedniego wcielenia. Współczuję. Także, no i niestety w tym tygodniu coś takiego tutaj, no oberwiesz, po prostu oberwiesz, jakaś lekcja życiowa tutaj nastąpi w uczuciach. Natomiast tą lekcję trzeba po prostu odrobić, wziąć na klatę i iść dalej, tak? Także iść nową, jasną drogą. Natomiast bliźnięta, które jesteście w związkach, to z pewnością ten partner koło Was teraz jest właśnie z poprzedniego wcielenia i jest to dla Ciebie lekcja życiowa, konkretna. Znaliście się wcześniej i te lekcje trzeba odrobić, aby nie przychodziły do kolejnych wcieleń, aby Twoja dusza była wolna od wszelkich spętań, węzłów, słupów. I również lekcja życiowa Twojego partnera być może. Dlatego też bliźnięta bardzo dobrze by było się skontaktować z kapłanem, z kapłanką, aby się dowiedzieć, jaką Ty tą lekcję życiową w uczuciach masz. Pomimo trudnych wiadomości, bliźnięta, wszystkiego dobrego dla Was na ten tydzień. Raczki! Co u raka? Dobry wieczór, raczki. Raku!
Marzenka nieprzyzwyczajona do takich kart. No właśnie, no czasem musi tak być, no. A jak wodniki mają ciągle przesrane, czasem cały rok i co wtedy? Luisa pisze, ja pierdolę, moja lekcja boli w chuj. No boli, wszystkie lekcje bolą. Ja dzisiaj też, kochani, miałam lekcję życiową. W dzień. Od bliźniaka. No dobra, kochani. Raczku, Raczku drogi. Dziękuję za bliźniaka. Fajnie, że pomimo tych trudnych wiadomości potraficie podziękować. Cudownie. Strzeżcie się i bądźcie bezpieczni. Raczku drogi. Oj, 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 co tu się dzieje? Jakaś ważna informacja. Dużo się tu będzie działo. To znaczy tak, generalnie Raczek będzie oczywiście dramatyzował, tak? Będzie szukał dziury w całym, bo kocha emocje, także będzie się martwił. Będzie tutaj się martwił głównie o uczucia. Będzie się zastanawiał Raczek, czy zadzwonić do jakiejś kobiety, brunetki, ciemne oczy, byk, panna albo koziorożec. Czy zadzwonić, czy nie zadzwonić. Czy będzie się martwił tutaj o jakąś kobietę. Głównie o, właśnie o kobiety. Także dużo takich zmartwień też o relacje, o uczucia. Natomiast dla niektórych raków przykra informacja od właśnie też kobiety o odejściu jakiejś osoby z naszego życia materialnego, naszego życia takiego ziemskiego. Tutaj też dużo właśnie kontaktów internetowych z jakąś elegancką kobietą. Także jakieś ważne informacje będą płynąć od kobiety dla Was. Także dużo rozmów internetowych, dużo przekazów. Raczki będą się dużo też mocno martwić, ale też napłyną dobre informacje, nie tylko trudne informacje mogą do Was napłynąć, mogą też napłynąć dobre informacje, więc równowaga będzie, drogie raki. Informacje od osób tutaj takich mocno ustawionych, że tak powiem, ziemsko. Może być to właśnie i kobieta, i mężczyzna od spod znaku byka, panny, czy też koziorożca. Ważne informacje, jakieś ważne informacje też od osób związanych z nieruchomościami. Także to może być agent, to może być agent nieruchomości, o to mi chodziło. To może być tutaj ktoś, kto sprzedaje dom, ktoś od kredytów. Także dużo jakichś takich informacji mocno związanych z nieruchomościami, czy też z biznesami. Także zaufaj, drogi raku, tym osobom, bo pomimo czasem trudnych informacji, a te osoby chcą dla Ciebie bardzo, bardzo dobrze. Rada dla raka. Kochani, nie wysyłamy obrazków, bo będzie blokować transmisję. Ewuniu, pozdrawiam Cię serdecznie. Raczku, drogi, co masz zrobić? Na pewno zaufać osobie spod znaku byka. Na pewno być uczciwy. Uczciwy wobec siebie, uczciwy wobec innych. Karta rada dla Ciebie też, drogi raku. Ty potrzebujesz wiary. Nie możesz iść dalej przez życie bez wiary w cokolwiek. Także nawet jeśli to ma być flaming na balkonie i wierzysz w niego, to niech tak będzie. Nie pójdziesz dalej bez wiary. Karta rada dla Ciebie również. Przypomnij sobie w trudnych sytuacjach, które Ci się na przykład mogą pojawić w tym tygodniu, przypomnij sobie, przepraszam, co by Ci powiedział Twój tata. Co by Ci powiedział? Bądź jakie on miał zasady, bądź jak on by sobie z tą sytuacją poradził. Bardzo ważny kontakt z ojcem. Raczki, które jesteście w małżeństwach, warto małżeństwo kontynuować i warto pracować nad wiernością. Także jeżeli się zastanawiacie, czy tak, czy nie, to absolutnie tak. Natomiast raczki, które są singlami, możecie spotkać w tym tygodniu miłość swojego życia. Tylko ta miłość może być zajęta. No i zobaczymy, co
powiedzą jeszcze anioły miłości? Czy mógłbym prosić o numer telefonu? Kochani, na Facebooku wszystkie informacje na stronie głównej macie do mnie. Wszystkie numery, wszystkie adresy, wszystkie usługi. Także i nawet cenę usług. Wszystko jest, trzeba tylko poklikać i poszukać. Co w miłości dla Ciebie jeszcze, drogi raku? Odrzuć nawyk kontrolowania. Jeżeli jesteś w związku, nie kontroluj tego partnera już tak, no bo tylko się zamartwiasz. Także pozwól się rozwijać Waszej relacji w naturalny sposób. Natomiast przestań kontrolować i partnera, i całą sytuację. Natomiast jeśli dopiero jesteś singlem i chcesz wejść, szukasz kogoś, to również pozwól się sytuacji rozwijać w naturalny sposób. Raku, nie przyspieszaj, ale też nie spowalniaj. Wszystkiego dobrego, drogie raczki. Idziemy do lwów. Lwi, wiczki, co u Was? Iwa pisze, miłości to już raczej się nie doczekam. Miłość należy mieć w sercu do całego świata. Dobra, kochani. Lew. Lwy i lwiczki, co u Was na ten tydzień? Patrycja, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Lwica się melduje. Cudownie, jestem. Iwonko, pozdrawiam Cię serdecznie. Adam pisze, że może pieszo iść z Niemiec. To może przez tydzień dojdziesz, jak wrócę z Krakowa. Nie mogę, na spotkanie ze mną oczywiście, zapraszam. Dobra, lwica i lew, co u Was? Nowa droga, lwice i lwy, kochane. Karta głupca, karta zero, mówi o nowej przede wszystkim drodze. Także być może coś się zesrało, może coś się zawaliło i musisz pójść nową drogą. Nie bój się tą nową drogą pójść, także coś trzeba będzie zacząć od zera. Także być może nowa miłość, może nowy związek, może biznes, może nowa praca, może nowe mieszkanie. Wszystko nowe, nowe, nowe. Otwórz się na to, bo to będzie bardzo, bardzo dobry czas. Natomiast ważne lwy, które macie syna, bez względu na wiek, czy też wnuka, albo tutaj jest jakiś młody chłopczyk tutaj w Waszym otoczeniu, to istotne tematy właśnie z synem, z dzieckiem, bądź z wnukiem, bądź z młodszym bratem. Uważajcie w tym tygodniu na nogi. Też jeżeli macie pupili braci mniejszych, pieska, kotka, papugę, żółwia, gekona, to warto w tym tygodniu też zająć się nim właśnie tutaj sprawami, być może weterynarz, a tutaj istotny, zwrócić uwagę. Jeżeli są lwy i lwiczki, które myślą o przygarnięciu na przykład zwierzątka, czy kupieniu sobie pupila, to jest bardzo dobry czas. Także również, jeżeli myślisz o pracy na przykład charytatywnej dla zwierząt, to też jest bardzo dobry czas. Także teraz piszę, że wreszcie coś nowego. Także też sprawy syna mocno istotne dla Was. Uwaga też na układ pokarmowy, układ hormonalny. Jeżeli macie dzieci w takim wieku, ni to dziecko, ni to dorosły, i jest to tutaj chłopak, to warto z nim porozmawiać o sprawach seksualnych, także, bo coś może potem się zadziać nie takiego, jakbyście chcieli, nie takiego, jak chciałby syn czy wnuk. Rada. Śmiało możesz, drogi lwie, zaufać osobie spod znaku panny. Karta rada też. Słuchaj siebie przede wszystkim. Karta pustelnika mówi o tym,
że jesteś mądry, więc słuchaj swojej mądrości. Izoluj się od głupoty, od hołoty, od wszystkich. Wszelkie odpowiedzi, lwie drogi, znajdziesz w sobie. Szukaj mądrze, powoli, nie za szybko. Także idziesz swoją własną drogą powoli. Szukaj też przewodników duchowych. Warto też zapytać się na przykład kapłanów, kapłanek, wróżek, kto jest Twoim przewodnikiem duchowym. Jeżeli są lwy, które myślą o pójściu na zasiłek, czy też jakąś zrobić sobie przerwę w pracy zawodowej, to jest bardzo dobry tydzień. Także też nowa droga, ale na przykład na zasiłku. Także na jakiejś przerwie, czy też na emeryturze już. To jest dobry tydzień. Drogie lwy, ponadto, jeżeli też myślicie o pracy charytatywnej, tam były zwierzęta, tutaj są też starsi ludzie, to jest też bardzo dobry czas. Jeżeli w ogóle, drogi lwie, masz kogokolwiek posłuchać, to niech to będą seniorzy, niech to będą osoby dużo, dużo starsze. Energia męska raczej mi się pojawia, staruszków. Ponadto też, jeżeli wybierasz, chcesz zmienić lekarza, idź do najstarszego lekarza, profesora na przykład. Bądź też, jeżeli wybierasz promotora na uczelni, idź, wybieraj najstarszego. Także kogoś z dużym, dużym doświadczeniem. Pobądź, drogi lwie, trochę sam. Także, drogi lwie, tą mądrość swoją zgłębisz w samotności. Uwaga, też niektóre lwy niestety muszą przyjąć do wiadomości, że mają już ograniczenia swojego ciała, czyli się po prostu starzeją i nie ze wszystkimi dajecie już radę, tak jak wcześniej. Trzeba to przyjąć i sobie z tym poradzić i nauczyć się z tym żyć. Rada w miłości. Rada w miłości dla lwów. Drogi lwie, jeżeli jesteś w związku małżeńskim i zastanawiasz się, czy zostawić to, czy nie, to na ten moment na pewno nie zostawiać, tylko kontynuować małżeństwo. Warto też tutaj pracować nad wiernością w tym związku. Natomiast lwy, które jesteście singlami, pobyć trochę samemu i zastanowić się tutaj, czy ja chcę legalizować związek, czy nie chcę. Czy w przyszłości chcę, czy nie chcę. Określić się po prostu w tym temacie. Też tutaj, jeżeli są lwy, które uwikłały się w jakieś trójkąty miłosne, zwyczajnie wprost mówiąc, jeśli są lwy, które jesteście z kimś zamężnym, czy też z żonatym mężczyzną, ta osoba nie zakończy tej relacji, także pozostanie tak, jak jest. Także i tego się nie da rozerwać, na ten moment przynajmniej. Natomiast, jeżeli jesteście lwy i lwiczki singlami, które szukacie dopiero drugiej połówki, jesteście samotne, no to pojawia mi się tutaj też osoba zajęta, ktoś, kto właśnie już ma ślub z kimś innym, ale też nie skreślać takiej osoby. Jeżeli też tutaj jesteście w związkach, ale nie w małżeństwach, a chcecie tutaj ustalić datę ślubu, to ustalić tą datę ślubu, drogie lwy, w samotności. I dobry tydzień na ustalenie daty ślubu dla niektórych. No dobra, cudownego tygodnia dla Was, drogie lwy i lwiczki. Idziemy do panny. Czy można się ze mną spotkać w Krakowie? Akurat, kochani, będę w Krakowie, ale niestety nie spotykam się wtedy z klientami, bo wyjeżdżam na wyjazd rodzinny. Także spotkania tylko w Amsterdamie bądź online. Panna, panieneczki gotowe?
Pozdrowienia dla Was, kociaki. Panieneczki, co u Ciebie, droga Panno, na ten tydzień? Pracowicie. Praca, praca i jeszcze raz praca. Panny, które są bez pracy. Adam, dajcie Ani odpocząć. Nie wiem, czy to się tak da zrobić. Panieneczki drogie, także tutaj, jeżeli jesteś bez pracy, na pewno tą pracę otrzymasz w tym tygodniu. Także dużo, dużo pracy, panny, ale to wy lubicie, wy jesteście pracoholicy, więc u was praca jest właściwie zawsze, was nie odpuszcza, nie opuszcza. Natomiast fajne tematy właśnie w pracy, możecie się dogadać z kimś spod znaku właśnie też panny, byka i koziorożca, także jakby złapiecie fajne tutaj flow właśnie z taką osobą również bardzo pracowitą. Także bardzo dobry czas na pracę. Będzie ciężko, tak mrówczo, trzeba będzie popracować, ale warto. Także tutaj ja mam dość pracy. No. To w ten tydzień jeszcze trzeba będzie popracować dosyć intensywnie. Praca Was nie opuści na pewno. Jeżeli chodzi o związki, to też trzeba będzie nad związkami popracować. Także pamiętajcie, drogie panieneczki, że tak jak pracujecie intensywnie w pracy, tak trzeba będzie nad relacją również popracować. No dobra, kochani. I panieneczki drogie, karta rada dla Was. Warto w tym wszystkim takim pracowitym całym tygodniu dla Was wybrać się w jakąś podróż samochodem. Samochodem bądź innym pojazdem. Tutaj gdzieś 2-3 miejscowości dalej. To nie jest jakaś daleka podróż zagraniczna, ale warto się w tą podróż udać. Nawet do przyjaciół, czy też przy okazji coś załatwić. Wszelkie sprawy z samochodem należy załatwić. Czyli jeśli masz jakiś przegląd, czy wizytę u mechanika, jak najbardziej w tym tygodniu można umówić. Także tutaj dobra osoba dla Was również w tym tygodniu, która ma wspaniałe rady dla Was, to jest osoba również spod znaku raka, więc warto też i raka odwiedzić, bądź raka zaprosić, a na pewno też posłuchać rad poza pracą, bo w pracy to słuchać koziorożca, byka i pannę, ale poza pracą raka jak najbardziej tak. Ponadto też, jeżeli myślicie, drogie panieneczki, o rozpoczęciu tutaj kursu prawo jazdy, to jest bardzo dobry czas na ten tydzień. Jeżeli zdajecie prawo jazdy, macie to w kieszeni w tym tygodniu. Także bardzo fajny czas. Jeżeli chodzi teraz o związki, zastanowić się w związkach, czy celujecie w to samo, czyli czy macie wspólną drogę, czy myślicie podobnie, czy lubicie podobne rzeczy, czy jakby jedziecie wspólną drogą. Jeżeli jedno chce białe, drugie chce czarne, to się rozwali. Także szukać wspólnych marzeń, wspólnych celów i wspólnej drogi. Co jeszcze miłości? Jeśli chodzi o zdrowie, profilaktyka odnośnie raka wskazana tutaj, natomiast jeżeli są osoby, które już tego raka, już chorujecie na tego raka, to warto by było pojechać gdzieś i poszukać nowych metod leczenia gdzieś na wyjeździe, 2-3 miejscowości dalej od Ciebie. Być może zmienić klinikę, być może pojechać do lekarza, który jest trochę dalej od Twojego miejsca zamieszkania. No i co w miłości? Nie zapominajcie, panienki, żebyście miały też czas na namiętność, także pracoholicy drodzy. Także tyle tutaj zadań, tyle tutaj robicie różnych rzeczy, ale pamiętajcie o namiętności w Waszych związkach. Także podgrzać atmosferę i pozwolić tutaj swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń. Także pamiętajcie o namiętności i że taka sfera tutaj życia jak seks istnieje poza pracą. Ponadto panny, które tutaj dopiero szukacie drugiej połówki,
dać się porwać namiętności. Niektórzy muszą się umówić na seks, dobrze by było. Ale też jeśli poczujecie do kogoś tą chemię i namiętność, to iść w to, drogie panny. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bądź też zastanów się, kogo pragniesz i odezwij się do tej osoby. Wagi. Co uwag? Ostatnio tak nieciekawie uwag. Zobaczymy, co w tym tygodniu będzie. Co uwag? Wagi, ja nie wiem, co się dzieje ostatnio. Karta diabła. No diabełek to nic dobrego, mimo że seksowny, nie? Oszustwa, zdrady, używki, uzależnienia. Uważajcie mocno na siebie. Także zwłaszcza nie dawać się manipulować tutaj 10 czerwca. Bo tutaj coś może być totalnie zamydlone. Także no uwaga na oszustwa. Także musicie być bardzo, bardzo czujne, jeżeli są wagi, które tutaj mają problemy z używkami, uwaga, bo popłyniecie w tym tygodniu i to konkretnie. Jeżeli jest to używka emocjonalna, to też można totalnie popłynąć. Wagi, drogie, jesteście oszukiwane, możecie być zdradzone. Także bądźcie czujne bardzo. Uwaga zwłaszcza w tym tygodniu na osobę spod znaku koziorożca. Uwaga na wszystko, co wydaje się piękne, kuszące, seksowne, bo to nie jest ta droga. Także uwaga też na w zdrowiu, na przemianę materii, bo mogą być, może być jakaś trudna diagnoza też dla niektórych wag. Także uwaga na przemianę materii, na jakieś guzy, zgrubienia, na to zwłaszcza. Przykre informacje, jakieś takie tutaj nieprzyjemne. Może też się okazać, że problemem na przykład w biznesie jest ktoś, kto ma problem z używkami, bądź ktoś po prostu problemem w związkach jest osoba uzależniona, bądź też szalona. Też i tak może być. Rada dla Ciebie. No, to już chyba drugi tydzień, albo trzeci, już nie pamiętam. Ale wagi do wróżki. Także tutaj wy nie widzicie. Wy w ogóle nie widzicie, że jesteście oszukiwane, kłamane. Po prostu, że ktoś tutaj roluje po prostu równowagę. Także kapłanka absolutnie tutaj, wagi, które zbagatelizowały to tydzień temu i jeszcze 2 tygodnie temu, kiedy miały się oczyszczać, to może warto tutaj w końcu odwiedzić osobę ezoteryczną. Karta rada również dla Ciebie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to przede wszystkim te gdzieś tam zgrubienia i nawet i raki, to przede wszystkim sprawy kobiece, drogie dziewczyny. Również przebadać, no cytologia dla Was na 100%. Ale też odwiedzić aptekę, być może zmienić leki, być może czujesz się źle po pewnych lekach, może się tutaj po prostu źle czujesz poprzez leki, bądź jedno wyklucza drugie. Suplementacje, niektóre wagi na pewno powinny zacząć. Możecie zaufać ewentualnie właśnie osobom ezoterycznym, bądź osobom związanym z medycyną również, kobietom, tak to tutaj widzę, więc jeśli wybierasz lekarza, wybierz kobietę. Dobrze by było odwiedzić laboratorium również, bo tutaj w zdrowiu też pojawiają się trudne tematy. Także pamiętajcie też, że najpierw choruje dusza, a potem ciało. Warto też odwiedzić księgową, czy też złożyć jakiś pozew, jeżeli zostałaś oszukana, bądź zostało Ci coś skradzione, też tak może być. Także być może zostałaś zdradzona, zdradzony, to warto wejść na drogę sądową. Karta rada, jeżeli macie być w jakichś związkach, gdzie jesteście zdradzane, drogie wagi, to lepiej być samemu, karty mówią.
No co z tą miłością tutaj, drogie bagi? Co się tu dzieje po prostu? Uwolnij się od partnera byłego. Także jeżeli jesteś w związku i czujesz, jesteś zdradzona, bądź ktoś jest psychiczny, szalony po prostu, nieładnie powiem, to cię oszukuje, po prostu nie jest tym, założył maskę, nie jest tą osobą, za którą się podaje. Uwolnij się, to jest ten moment, żeby się uwolnić, droga wago. Także ty tutaj czegoś nie widzisz, to już któryś raz z kolei. Ponadto też, jeżeli są wagi, które mają problem z jakimś ex, to trzeba też tą tutaj energię oczyścić. Dlatego też tutaj tarot cały czas nawołuje do tego, abyś i anioły również, żebyście się oczyszczały. Bo czasami jest tak, że niby żyjemy już z nowym partnerem, wszystko jest ok, ale energetycznie jesteśmy nierozwiedzeni po prostu z eksem jakimś, czy też jeżeli się rozwiodłaś, a nie odwołałaś ślubu na poziomie energetycznym, to ani twojemu eksmężowi, ani tobie nie będzie się układać w przyszłych związkach. Także bez względu na to, czy jesteś w związku, czy też nie, uwolnij się od partnera, od byłego partnera. Też wagi, które jesteście singlami, nie rozpoczniecie nowej drogi szczęśliwej w uczuciach, jeśli nie posprzątacie starych spraw uczuciowych. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi, przytulam Was mocno, dużo siły i to naprawdę nie jest wstyd czasami poprosić kogoś ezoterycznego o pomoc. Skorpiony, idziemy do skorpioników. Iwonko, pozdrawiam Ciebie i mamusia też. Skorpioniki. Co u Was, drogie skorpiony? Przed nami skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i rybki. Co u skorpiona? Bardzo fajne wiadomości, skorpioniku, drogi. To już któryś tydzień fajny. Coś idzie do Ciebie, jakaś fajna, fajna wiadomość. Także dla niektórych skorpionów podwyżka, awans, oświadczyny dla niektórych, zaręczyny, być może ustalenie daty ślubu, jakieś fajne zaproszenie na może wyjazd, może jakąś rodzinną, fajną imprezę, może jakiś event. Także bardzo fajny czas. Tutaj świętowanie czegoś, także piękny tydzień, piękna energia. Uczuciowo też idzie ktoś do Ciebie tutaj z jakąś ofertą, także piękna energia tygodnia. Zawodowo też ktoś idzie z ofertą, także piękny tydzień. Istotne tematy z osobą spod znaku lwa, strzelca bądź barana. Tydzień sukcesów w każdej dziedzinie przed Was, także pięknie. Piękne informacje idą do Was. Rada. Rozmawiaj przede wszystkim. Wszystko wyjaśniaj rozmową. Jeżeli znajdziesz, będziesz zaproszony, zaproszona na jakieś właśnie spotkania, dużo rozmawiaj z innymi. Karta rada też dla Ciebie. Zaufaj obcokrajowcom. Także... Podałam kolejność, kochani, macie w opisie, jesteśmy przy skorpionie. Także jak najbardziej tutaj, drogi skorpioniku, możesz liczyć na obcokrajowców. Jeżeli w uczuciach, to absolutnie tutaj pan dla niektórych kobiet, skorpionów, pojawia mi się przystojny pan cappuccino. Także bardzo przystojny, będzie tutaj bajerował, ale fajnie będzie bajerował. Można zaufać. Także skorpioniku, drogi, idą do Ciebie piękne, wspaniałe chwile pod każdym względem. Ucz się języków, to jest istotne. Ponadto też uważaj też trochę na to gardło, także bo czakra gardła może się przeforsować wręcz w drugą stronę. Ale na pewno masz wszelkie narzędzia, drogi skorpionie, do tego, aby być szczęśliwym. Także działaj, ty i rozmawiaj i przesuwaj sprawy do przodu. Uważać troszkę właśnie na to gardło i sprawy laryngologiczne.
Natomiast obcokrajowcy absolutnie po Waszej stronie, zwłaszcza energia męska. Także zaufać tutaj energii męskiej obcokrajowcom. I to nie jest Polak mieszkający 30 lat za granicą, tylko obcokrajowiec. A co w uczuciach? Co w uczuciach? No w sumie wszystko pięknie, ładnie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze w tych uczuciach. Też pięknie, także warto, jeżeli skorpionie jesteś tutaj w związku, to warto wybrać się na miesiąc miodowy, na tutaj wakacje ze swoim ukochanym, ze swoją ukochaną i raduj się błogosławieństwem tych wspólnych chwil. Natomiast jeśli jesteś singlem, to trzeba jechać na wakacje, bo tam ktoś tutaj, tam ktoś czeka na Ciebie właśnie podczas tych wakacji, także cudowny tydzień, pięknie, co tu się dzieje, skorpioniki, wszystkiego dobrego dla Was. Idziemy do strzelca. Drogie strzelce, już niedługo macie. Fajnie. Aniu, pozdrawiam Cię serdecznie i Twojego też. Już niedługo strzelce macie swoją pełnię księżyca, także będzie się działo, będzie ogniście. Także będzie można przyciągać tutaj ogniste sprawy. I będzie na pewno ciekawie. I zawsze ze strzelcami jest ciekawie. Strzelce drogie, a co w tym tygodniu? Ojejku, strzelec na obłoczku. Także strzelec zauroczony, podobnie jak baran. Na początku, także drogie strzelce, no trochę tak nie widzicie do końca realu, ale może to być też całkiem przyjemne. Czas zakochania, czas iluzji, czas zauroczenia tutaj, zwłaszcza tutaj pojawiają mi się osoby, które będą tutaj mglić Wam wszystko, osoba spod znaku ryby, raka bądź skorpiona. Ponadto, drogie strzelce, jeżeli macie problem z używkami, bądź taki delikatny problem z używkami miękkimi, to uwaga, dlatego że sytuacja może się popłynąć i może się pogłębić. Także jeśli chodzi o używki miękkie, także zioło, alkohol, inne sprawy takie miękkie, to na to przede wszystkim uważać. Uwaga też na manipulacje emocjonalne, na emocjonalne szantaże i tutaj na takie roztaczanie iluzji. Zauroczenie fajne. Także będziecie się czuć fajnie, ale później może być zarycie o beton. Co Ci radzi tarot? Warto zaufać osobie spod znaku raka. Warto też, karta rada dla Ciebie, warto też wybrać się, pojechać gdzieś do kogoś. Może być to 2-3 miejscowości dalej. Warto być może zaprosić też kogoś do siebie. Także taka przejażdżka i wizyta u znajomych 2-3 miejscowości dalej bardzo dobrze Ci zrobi. Możesz też śmiało kogoś zaprosić do siebie. Wszelkie sprawy związane z transportem, z samochodem istotne. Karty radzą Ci pozałatwiać sprawy z samochodem, z transportem, z przeglądami, z jakimiś sprawami mechanicznymi. Jeżeli są strzelce, które myślą o prawie jazdy, to jak najbardziej ten tydzień fantastyczny. Jeżeli zdajecie, powinno być dobrze. Także no, także natomiast też, jeżeli chodzi o zdrowie, zgłębić wiedzę bardziej, jeśli chodzi o profilaktykę walki z rakiem. Jeżeli jesteś tutaj, już masz tą chorobę, to bardzo dobrze byłoby leczyć się lekami w płynie. Takie coś tutaj mi się pojawia. A co w uczuciach? Co w uczuciach? Warto też się trochę przemieszczać, trochę się ruszyć z domu, drogi strzelcu.
Jeśli chodzi o tutaj uczucia, to jeżeli jesteś w związku, to podgrzej atmosferę w związku. Także pamiętaj, tak jak panna tutaj miała o namiętności. Namiętność jest bardzo ważna, także podgrzać atmosferę w waszych związkach i cieszyć się tą namiętnością. Może warto też gdzieś razem pojechać, a może też i w seks w samochodzie będzie dobry dla was, drogi strzelce. Także, bo taka historia też się tutaj układa, piękna. Także pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń. Także zrób trochę też coś szalonego, wybierz się za miasto z ukochanym, z ukochaną. Natomiast jeżeli jesteś singlem, to jak najbardziej, jeśli poczujesz tą namiętność, to pozwól tej namiętności płynąć. Także i ciesz się właśnie tą sferą seksualną i namiętnością w tym tygodniu. No fajnie macie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Koziorożec. Koziorożec, co u ciebie, drogi koziołku, na ten tydzień? Koziołku, co u ciebie? Czy są koziołki? No koziołek, jak i byk. No będą pyskówki z dziećmi tutaj, bądź też pyskówki w internecie, także prowokacje w internecie, ale też śledzenie w internecie. Uwaga, też zwłaszcza na pyskówki z osobą, jasne oczy, niebieskie dokładnie, blond włosy, także tutaj ktoś młodszy, to może być wnuk, to może być dziecko, to może być młodsze rodzeństwo. Uwaga też na gówniarzy w internecie, dokładnie nieładnie powiem, ale coś tutaj może, mogą nastąpić jakieś prowokacje, także dość prowokacyjnie i zwłaszcza prowokować będą osoby spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika, ciebie, koziorożcu, ci, co cię najbardziej wkurwiają zawsze. Rada dla ciebie, drogi koziołku, rozmawiaj. Na pewno się nie obrażaj, tylko idź i rozmawiaj z dziećmi, z młodszym rodzeństwem czy z wnukami. Pomimo zaczepek, pomimo pyskówek trzeba iść i rozmawiać. Tutaj jak już to w chuja to my ich, a nie oni nas, drogie koziołki. Także nie dać się manipulacją słownym. Także jak już, to wy troszkę słownie manipulować, a na pewno nie dać się tutaj, nie dać się komuś. Karta rana, możesz śmiało zaufać obcokrajowcom, obcokrajowcy, zwłaszcza energia męska po twojej stronie. Także natomiast też koziołku drogi, jeśli flirtujesz przez internet z jakimś obcokrajowcem, to jest fantastyczny czas, aby pogłębić tą relację. Jeśli tutaj jesteś samotnym koziołkiem, to warto z obcokrajowcami przez internet pogadać, bo może wyjść coś z tego bardzo, bardzo fajnego. Bardzo dobry czas na naukę języka obcego, właśnie też przez internet, bądź wszelkimi bardzo nowoczesnymi tutaj metodami, właśnie z użyciem technologii. Także tutaj też warto korzystać z rad młodszych osób, które są technologicznie bardziej rozwinięte od ciebie. Także zaufać pomimo różnych pyskówek. Niestety wrodzony talent, ale o kim mowa? Beatko. Przykro mi, że niestety. Także tutaj przede wszystkim wykorzystać też komunikację. Pamiętajcie, koziołki, że wszystko jest po waszej stronie. Macie wszelkie narzędzia do tego, aby osiągnąć też sukces i wszystko było po waszej stronie, było na, tak, jak wy chcecie, także na waszym. Tylko trzeba rozmawiać i nie wolno się obrażać. Także idź i rozmawiaj w każdej sferze życia, bo jesteś w stanie swoją gadką w tym tygodniu przeforsować wszystko. Ucz się języków, drogi koziołku. A co w miłości? Co w miłości? Jeżeli się zastanawiasz, czy obawiasz obcokrajowców, też w miłości bardzo, bardzo karty polecają. Absolutnie tak. Też tu pan cappuccino się pojawia.
Koziołku drogi, zastanów się, z kim ty jesteś, kogo masz obok siebie, czy ta osoba cię wspiera, czy wzrastasz, czy wręcz nie. Także uwolnij się od kogoś, kto nie jest właściwy koło ciebie. Być może przeszkadza ci jakaś ex, bądź jakiś ex w twoim związku. A może trzeba po prostu uwolnić się od związku, w którym teraz jesteś. Także absolutnie należy oczyścić energię, jeśli chodzi o relacje i uczucia. Jeżeli jesteś singlem, to naprawdę, drogi koziołku, nie rozpoczniesz nowej drogi szczęśliwej, drogi życia, jeśli nie posprzątasz tutaj spraw ze swoim ex czy swoją ex. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Idziemy do wodników. Przed nami wodniki i rybki. Pozdrawiam New York serdecznie. Cześć Jadziu. Wodniku, drogi, co u ciebie na ten tydzień? A co z pracą u koziorożca i singli? No, jeżeli dany temat w ogóle nie był poruszany, to znaczy, że nie będzie aż tak bardzo istotny w tym tygodniu. Także jeżeli karty mówią o jakiejś sferze życia, to znaczy, że tą sferą życia należy się zająć, bo tam są rady i ostrzeżenia. A reszta jest prawdopodobnie w najlepszym porządku. Wodniku, drogi, co u ciebie? Dużo możliwości. Wodniki niektóre będą na wakacjach. Karta Świat mówi też o tym, że świat upomni się o ciebie. Masz bardzo, bardzo dużo, dużo możliwości. Niektóre wodniki będą przeprowadzać się do innego kraju. Inne wodniki będą wyjeżdżać na wakacje bądź planować wakacje i to będzie bardzo dobry czas. Może będziesz wyjeżdżać za granicę, może za granicą upomni się o ciebie i dostaniesz pracę właśnie za granicą. Także dużo rozmów właśnie też z osobami za granicą, czy też dostaniesz zaproszenie jakieś do znajomych za granicą. Także świat z pewnością upomni się o ciebie. W tym tygodniu również, jeśli ważne tematy będą z zodiakalnym koziorożcem, w tym tygodniu zwróć uwagę też na swój wzrok, konkretnie na oczy, bo tutaj może się coś trudnego zadziać, jakieś zapalenie spojówek, czy możesz przeciążyć te oczy, bądź odkryć wadę wzroku. Także na to, kochani, uważać. Też śmiało tutaj możesz zaufać obcokrajowcom w tym tygodniu i to są osoby z innego kontynentu niż urodziłeś się ty. Karta rada dla ciebie. Masz 100% w sobie. Postaw na siebie i uwierz w siebie. Pamiętaj też, że jesteś w tym tygodniu na pewno chroniony przez siłę wyższą. Karta rada, karta gwiazdy. Uwierz w swoją szczęśliwą gwiazdę. Uwierz w tym tygodniu w swoje szczęście. Karta rada też dla ciebie. Jeżeli zastanawiasz się nad podróżą gdzieś bardzo, bardzo daleko, to im dalej, tym lepiej. Także im dalej, tym szczęśliwiej przede wszystkim. Bądź też ostrożny, jeśli chodzi o płuca. Także płuca w tym tygodniu twoje dość delikatne, dlatego uważaj w tych podróżach. Ponadto też karta rada dla ciebie. Patrz częściej w gwiazdy, zwyczajnie, drogi wodniku, i myśl o swoich marzeniach. A co w miłości? Co w miłości? Postaw na siebie też, drogi wodniku. No w końcu wodniki troszkę lepiej u was. Co w miłości? Ktoś tu, drogi wodniku, myśli o tobie. Także jeżeli jesteście w związkach, drogie wodniki, to pamiętaj, że osoba, która jest obok ciebie bądź naprzeciw ciebie, myśli o tobie i warto też myśleć o niej w każdej sytuacji. Pamiętać, czy w pracy, czy jak jesteś w sklepie, to pamiętać, że ktoś lubi ulubiony serek czy batonik i pamiętać o tej ukochanej twojej osobie. Nawet jeżeli teraz, wodniki, przechodzicie kryzysy jakieś w swoich związkach, to postaraj sobie wyobrazić, że twój ukochany czy twoja ukochana po prostu jest idealna dla ciebie, a zobaczysz, że bardzo szybko się taka dla ciebie stanie. Także myśl pozytywnie,
popatrz trochę na swoją ukochaną osobę przez różowe okulary, a właśnie taka się dla Ciebie stanie. Natomiast, jeżeli są wodniki, które dopiero szukają drugiej połówki, jesteś w stanie, drogi wodniku, sobie zwizualizować tą osobę, czyli poprzez w ogóle myśli Twoje, wizualizacje, modlitwy nawet, prośby. Pamiętajcie, jeśli chodzi o uczucia, bardzo istotne tutaj jest prosić Archanioła Haniela, aby załatwił wszelkie sprawy właśnie uczuciowe. On bardzo szybko pomaga. Zresztą Archanioł Haniel był kobietą, także od spraw miłosnych. Także to jest bardzo dobry Archanioł w tym tygodniu dla Was. I jeżeli jesteś singlem, jesteś w stanie wyobrazić sobie tą swoją ukochaną osobę, bez oczywiście wizualizacji wyglądu zewnętrznego, tylko w jaki sposób ta osoba do Ciebie mówi, co mówi do Ciebie przy śniadaniu, i wtedy bardzo szybko te dusze się tutaj połączą. I to będzie okazja wielka w tym tygodniu dla Was, aby się połączyć. Wszystkiego cudownego dla Was, drogi wodniki. Jak to słodko. Muszę chyba częściej o miłości mówić. Idziemy do rybek. Rybki, pipki, moje kochane. Czy są? Wszystkiego dobrego, drogie wodniczki. Idziemy do rybki. Rybko, droga, co u Ciebie na ten tydzień? O Boże, i na koniec oczywiście musi być się zesrać, no. Złamane serce, co tu się dzieje? Znów ta karta przykra, no. Także trzy miecze, rybki drogie, no. Niestety rozczarowanie, głównie może być to rozczarowanie właśnie emocjonalne, miłosne tutaj. Możecie bardzo mocno zawieść się na osobie spod znaku wodnika, wagi, czy też wodnik, waga, bliźnięta, także uwaga na te osoby. Dla niektórych rybek zabieg chirurgiczny, dość bolesny, także, ale nieuchronny, tak? Także nawet jeżeli już się gdzieś umówiliście na jakiś zabieg, no to niestety będzie boleć, trzeba się nastawić na to. Natomiast jeżeli są rybki, które się uczą, które zdają egzaminy, czy które, nie wiem, są nauczyciele, którzy poprawiają matury, to dla Was, dla osób uczących się, osób podwyższających kwalifikacje, bardzo dobry tydzień. Tylko w tym względzie. Reszta niestety bardzo, bardzo trudna. Będziecie rozczarowane i złamanie serca niestety następuje poza nauką. Karta rada dla Ciebie, droga rybko. Rybki, Wy to zawsze musicie podnieść ciśnienie na koniec. Rada. Możesz zaufać osobie spod znaku raka. Rak tutaj jest absolutnie po Twojej stronie. Karta rada dla Ciebie. Ty musisz gdzieś, droga rybko, pojechać albo się przejechać. 2-3 miejscowości dalej, albo kogoś odwiedzić. Albo na chwilę uciec, albo rozwiązać jakąś sytuację w terenie. Być może niektóre rybki muszą kogoś prześledzić. Natomiast jeśli kogoś prześledzicie, konkretnie w samochodzie, to albo pojechać za samochodem, niezłe rady, to niestety nie spodziewajcie się dobrych informacji. Także coś takiego mi się tutaj trudnego pojawia. Karta rada dla Ciebie, jeżeli ktoś Cię zaprasza już od dłuższego czasu, jedź. Jeżeli jacyś znajomi, przyjaciele czy ktokolwiek, jedź i zmień na chwilę otoczenie, droga rybko. Zastanów się, jeśli chodzi o związki, czy też biznesy, czy współpracownicy, którzy z Tobą pracują, czy też partner, który z Tobą jest, czy macie wspólną drogę, czy nic Was już nie łączy. Także, natomiast jeżeli są rybki, które umówiły się na zabieg, bądź okaże się, że jakiś zabieg chirurgiczny będziecie musiały mieć, to najlepiej pojechać do innego miasta, nawet 2-3 miejscowości dalej.
Jeżeli tutaj są rybki, które mają sprawy związane ze zdrowiem w temacie raka, to może się okazać, że bez zabiegu się nie obejdzie. Dobra, co z tą miłością? Co z tą miłością? Margaret, pozdrawiam cię serdecznie. No rybki, no czas się uwolnić, także coś tu nie gra, coś tu nie gra, tym bardziej jak wy coś tam zobaczycie, coś wam złamie serce w tym samochodzie albo za tym samochodem, to absolutnie nie, nie iść już tą drogą. Także drogie rybki, jeżeli jesteście w związku, czas się uwolnić, to już nie jest ta droga, dlatego że Saturn, nauczyciel karmy, po prostu, jeżeli coś nie funkcjonuje, to prędzej czy później to rozpieprzy, a lepiej, żebyś to ty wybrał sobie drogę, niż żeby los wybrał ci drogę sam, bo wtedy będzie boleć. Natomiast, jeżeli są rybki, które są w dobrych związkach, bo i tak się może zdarzyć, to pomimo tego nadszedł czas, droga rybko, aby się uniezależnić, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem, czyli nie jak glonojad być przyklejonym do partnera, żyć jego emocjami, żyć jego marzeniami, wyzbyć się siebie, a tylko żyć dla kogoś, tylko zacząć mieć też kontrolę nad swoim życiem i uniezależnić się nawet w związku dobrym, pozytywnym. Choć ja tego tak nie widzę tu pozytywnie. Ponadto też, jeżeli rybki, tutaj jesteście singlami, to cieszcie się tą wolnością. Zróbcie tak, aby być jak najbardziej niezależnym, dbajcie o swoją niezależność, cieszcie się wolnością, róbcie wszystko to, co może robić singiel, a już jak się jest w związku, to nie można i cieszcie się przede wszystkim życiem. Wszystkiego dobrego, drogie rybki, na ten tydzień. Wszystkim znakom zodiaku życzę cudownego, udanego tygodnia. Weźcie sobie rady i ostrzeżenia do serca, kochani. Jeżeli chcecie się umówić online ze mną, czy też na wizytę w Amsterdamie, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast odpowiem Wam, kochani, na wszelkie wiadomości. Jeśli ktoś w przeciągu ostatnich 3 tygodni jeszcze nie otrzymał wiadomości ode mnie, to najdalej odpowiem 13 czerwca, dlatego że do 12 czerwca, kochani, jestem na króciutkim urlopie i kochani, już właśnie za parę godzin wylatuję do Krakowa, także całuję Was mocno. Ja tam słucham zawsze tarota, więc idę właściwą drogą. Także mam spotkanie, kochani, z ważnym mężczyzną w moim życiu. Tutaj w Krakowie z moim tatą. Przyspieszam Dzień Ojca. Także trzymajcie się ciepło, cudownego tutaj tygodnia dla Was. Puśćcie w świat, jeśli jesteście wdzięczni, jeżeli korzystasz z rad i ostrzeżeń, puść w świat, udostępnij jako wymianę energii między Wami. Dziękuję, że byliście ze mną tutaj, pomimo tego, że w ostatniej chwili dałam znać i do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Wróżka Anna.